Jak nauczyłem się języka obcego w tydzień? Dla większości osób nie jest prawdopodobne i brzmi to po prostu niedobrze, jeżeli ktoś mówi, że nauczył się obcego języka w tydzień. Z dwóch powodów. Raz, że w to nie wierzymy, a drugi powód jest taki, że nawet jeżeli ktoś się nauczył, no to wiele osób po drugiej stronie ekranu pomyśli, no ale ja tak nie potrafię. Proszę Państwa, to jest kwestia takiej bardzo podstawowej uczciwości wobec Państwa. Otóż może to zabrzmi dziwnie, ale ja jestem osobą, która nie ma daru do zapamiętywania języków obcych w taki sposób, jak znam ludzi, którzy robią to fenomenalnie. Ja nie mam takiego daru. Oczywiście nie jestem na jakimś szarym końcu, ale wiem o tym, sprawdziłem to wielokrotnie. Owszem, operuję dwoma językami swobodnie, tylko dlatego, że w każdym z krajów, w których ten język jest, no po prostu żyłem pół swojego życia. Kiedyś wyjechałem do Włoch. Taka była emigracja, rok 85. I tam we Włoszech przebywałem przez 3,5 miesiąca. Ale kiedy się tam znalazłem, nie znałem praktycznie ani jednego słowa po włosku. Miałem 19 lat. Wiedziałem, że będę we Włoszech oczekiwał na pozwolenie wjazdu do Stanów Zjednoczonych przez 3 miesiące, 4 miesiące, 5 miesięcy. Wiedziałem, że chcę tam przeżyć jak najlepiej. Chcę tam popracować, zarobić pieniądze, po prostu dać sobie radę jako 19-letni chłopak, który wyjechał z komuny. Zapadła mnie decyzja po tygodniu czasu, że się nauczę języka włoskiego najszybciej jak będę mógł. I teraz uwaga, takie urealnienie, nauczyć się języka w tydzień. Oczywiście, że ja się go nie nauczyłem do takiego poziomu, w którym ja swobodnie rozmawiałem, mogłem wyjść i udzielić wywiadu w telewizji. Ale proszę Państwa, nauczyłem się go w takim stopniu, że miałem 3 zajęcia na przestrzeni kilku miesięcy. To była praca i w każdej z nich dawałem sobie dobrze radę. Nawet powiem w ten sposób, jak wjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych, nie zapomnę tego, jak na lotnisku zacząłem mówić po angielsku, to miałem problem z tym, bo swobodniej było mówić po włosku. Proszę Państwa, jak to zrobiłem? I zrzućmy nimb wspaniałości, tylko zapoznajmy się z metodą, która ma w sobie taką prostotę, że każdy z Państwa zrozumie to doskonale i potrafi sobie to wyobrazić. Co zrobiłem? Wziąłem, proszę Państwa, czystą kartkę papieru formatu A4. Wziąłem słownik języka włoskiego. Ze słownika wypisałem wszystkie czasowniki, które były dla mnie takimi czasownikami najczęściej używanymi. Oczywiście sam podjąłem taką decyzję, które są najbardziej używane. I było ich około 50. Pamiętam, że one zajęły tak jakby z góry na dół całą stronę. I tu miałem te czasowniki. Co zrobiłem dalej? Ja tutaj sobie wypisałem po kolei, bo tego było troszeczkę, jakie były obszary. Wypisałem wszystkie zaimki. Ja, ty, on, ona, on. Następnie to, co zrobiłem, wypisałem wszystkie słowa, które tworzą pytania. Takie jak kiedy, gdzie, kto, komu i tak dalej. Następnie wypisałem, proszę Państwa, dni tygodnia, miesiące, pory roku. Wypisałem liczby. Wypisałem najczęstsze przymiotniki. Wysoki, niski, szybki, wolny, głośny, cichy i tak dalej. Pamiętam, że była ich grupa tam ze 30 w sumie, takie pary. Proszę Państwa, i kiedy wypisałem ten zestaw słów, na szczęście kiedyś uczyłem się wcześniej hiszpańskiego i znałem serbsko-chorwacki, znałem oczywiście angielski już wtedy, uczyłem się francuskiego, więc mi było łatwiej, to przyznam. Wypisałem tak zwane koniugacje. W języku włoskim, tak jak w większości języków europejskich, są tak zwane koniugacje. W języku polskim zresztą też. Jak uczył ktoś się języka rosyjskiego, to się uczył koniugacji. My też. I proszę Państwa, wypisałem sobie tak jakby 3 typy odmian czasownika. Ale pamiętałem jedną rzecz, że jeżeli nie odmienię danego czasownika, ale użyję bezokolicznika, też będę zrozumiany. Ja być zrozumiany przez Państwo. Ja uczyć się włoski przez tydzień.
Nic inny nie robić, tylko się uczyć. Zrozumieli mnie Państwo? I ja to wiedziałem, więc ja się nie blokowałem tym, że ja na początku nie będę mówił gramatycznie. Następnie wypisałem sporo rzeczowników, które miały nawiązanie do mojej codzienności, do mojej pracy i tak dalej, lub przewidywane rzeczowniki, chociaż rzeczowników uczymy się z automatu. I co teraz zrobiłem? Proszę Państwa, jak miałem zapisane te dwie kartki, tutaj miałem też stopniowanie przymiotników, wszystkie te najprostsze sprawy, jakie są. Twój, moja, tak? Tego typu rzeczy, ich. Powiedziałem sobie, w ciągu jednego dnia będę tyle razy powtarzał, aż zapamiętam każde słowo na tej kartce. A później, ponieważ mieszkałem we Włoszech, wsiadłem do metra włoskiego i najnormalniej w świecie zacząłem zaczepiać ludzi i normalnie z nimi rozmawiać. I mówiłem io sono polacco, tak? Jestem Polakiem, io non parlo italiano, nie rozmawiam po włosku, a oni mówili, o, tu parla bene. Oni mówią, dobrze mówisz, dlaczego powiedziałem dwa zdania na krzyż? I zaczęła się dyskusja. Fakt, miałem odwagę, taki mam charakter. Proszę Państwa, zanurzyłem się w język. Jeździłem 3, 4, 5, 6 godzin metrem. Wychodziłem z tego metra, rozmawiałem z ludźmi, gdzie się tylko dało. Proszę Państwa, po tygodniu operowałem tak tymi słowami, plus wieloma innymi, które do mnie doszły, że język przestał być barierą. No i oczywiście pytanie brzmi, czy Państwo możecie tak samo zrobić dzisiaj, w tym momencie? No nie, bo idziemy do pracy, żyjemy w Polsce i tak dalej. Ale element tej metody można zastosować. Można wypisać te słowa i obracać nimi i stosować tak zwaną metodę trampoliny. Na czym ona polega? Zamiast być non-stop przerzucany przez nauczycieli, którzy nie mają pojęcia, że przecież my mamy jako nauczyciele pomagać ludziom nauczyć się, a nie przydeptywać ich naszą wiedzą. Jeżeli Państwo poznacie to, co jest na tych dwóch kartkach, to wtedy sami powiecie, daj mi więcej. To jest metoda trampoliny. Zamiast starać się wysunąć głowę spośród tego, co mnie przygniata, to ja stanę w końcu na tym, powiem to, co pode mną już znam. I tego Państwu serdecznie życzę, bo na tym oparta jest metoda Six Pack English. Cała metoda Kałuży Sarneckiego to jest metoda, dzięki której Państwo sami po 3 miesiącach mówicie, daj mi więcej, bo ja się tu czuję swobodny. A kluczem? Trzeba się skupić tylko na tym, co jest na tych dwóch stronach. Jeżeli ktokolwiek będzie dorzucał coraz więcej, będziecie Państwo się blokować i będziecie zdemotywowani. A to, że na pewnym etapie nie mówimy gramatycznie, pewnych rzeczy nie wiemy, pytanie brzmi, my mamy mieć wiedzę o języku, czy mamy mówić? Ja wiem, co Państwo wybierzecie. Na ekranie widzicie Państwo stronę, na której znajdziecie Państwo ciekawe informacje, które pomogą Wam rozwijać się w różnych obszarach. Link jest także w opisie. Ja zapraszam, byście Państwo podzielili się tą wiedzą z innymi. Bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci. I oczywiście zapraszam serdecznie do subskrypcji tego kanału. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.